Cześć. Cześć. Witamy cieplutko w kolejnym już dniu. Buongiorno. Oczywiście. Buongiorno z Bibione Pineda, a nie powiedzieliśmy chyba jeszcze tak naprawdę, gdzie stoimy. Tutaj podlinkuję, myślę, że nie zapomnę, tą pozycję, w której jesteśmy. To jest oczywiście na Park Fortnite też. No. I zobaczcie, tu jest taki parking. Nie, tu od nowa. Tutaj jest, najpierw wam pokażę plażę. Słuchajcie. Tak pokaż z góry, jaka wielka, szeroka plaża. O. Niesamowita. Niesamowita. Tu jest taka, tak, bardzo długa i bardzo szeroka plaża w Bibione. Bibione słynie z tych plaż. Byliśmy tutaj kiedyś, dlatego tutaj jesteśmy, bo byliśmy tutaj kiedyś z naszym pierwszym dzieciaczkiem, jak dzieciaczek miał 6 lat. Cały, 5,5. No, 5,5 mi tu podpowiada Agnieszka, bo ona zawsze wszystkie daty wie lepiej. I to jest fakt, i dobrze. I ona tak biegła, tylko byliśmy na kampingu, nieopodal, dosłownie nieopodal, tym deptakiem jest tam są kampingi, na jednym z nich byliśmy wtedy i ona tak biegła, ja zobaczyła, o, jaszczurka, miała wiaderko, i tam przybory do kopania w piasku i tak biegła i cieszyła się tą szeroką plażą, także jeżeli chcecie mieć bardzo szeroką plażę, to właśnie Bibione Pineda, obok Bibione. A teraz zobaczcie, ten parking. To jest ogromny parking, bardzo duży i stoi tutaj mnóstwo kamperów. Już teraz, a mamy, nie wiem... 22 kwietnia. 22 kwietnia, no właśnie. Zobaczcie, ile tutaj stoi kamperów. I tu nawet jeden Anglik jest, tak, z motocyklem, ci młodsi ludzie. No i różne takie fajne terenowe. Był Ram z Austrii. A nie, stoi ten Ram, to jeszcze pokażę. I tutaj Niemcy. A Miśka nie pokazałeś. No Misiek tu, Misiek jest najmniejszym kamperem. Fajny model jest też ten T5 chyba to jest. No taki pomalowany na czerwono, nie wiem, zaminiowany chyba albo coś. No nieważne, tam mają też kolektory, śpią tam. Też młodsi, nie jak my. No. Właśnie tak. No, a tutaj Misiek, no cóż, no Misiek sobie stoi, to jest najmniejszy kamper. Lodówka chodzi. Lodówka chodzi ze słońca. No i cóż, no tutaj właśnie ci Anglicy, tam stoi o ten Ram, Dodge Ram, tak? Też świetna zabudowa, no niestety to kosztuje, bo same te zabudowy to są około chyba, nie wiem, 80 000 to najmniej. Za zabudowę plus terenowy, ale do Albanii byłby super. No. Tak stoimy praktycznie z widokiem na morze. No i gdyby, tak, prawie widok na morze, gdyby nie ten wał mały, to byśmy tutaj siedząc, no otwierając tą tylną klapę, nie? To byśmy sobie tutaj to morze widzieli. No w Grecji było jeszcze tuż nad całym morzem, dosłownie ze 3 metry. No ale no tu jest też dobrze, tak? No i to jest za darmo, prawda? Bo jest przed sezonem, a tak to tu jest płatny parking. Tak, i teraz właśnie to miałem też do tego przejść, co mówisz, dobrze, że to poruszyłaś. Tam jest ten szlaban. Zobaczcie taką rzecz. To jest normalny parking, płatny, tam widać, tam jest szlaban, nie? I ten szlaban jest podniesiony cały czas teraz i obok tego jest taki automat. No i tam po prostu trzeba zapłacić kartą albo monetami. To nie jest tanie w sezonie. No i to kosztuje kilkanaście euro chyba w sezonie. Kiedy zaczyna się sezon? Nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba od czerwca. Gdzieś tam czytałem. Zobaczcie komentarze też na Park Fortnite właśnie dla tego miejsca, bo jest po prostu płatny, on jest ogromny. O, a teraz właśnie, to jest też ciekawe, bo wielu tych ludzi, no mając tego typu camper, tak, który kosztuje 200, 300, 400 tysięcy powiedzmy złotych, nie? Oni wybierają właśnie free. No ale jak... No, obok pełno kempingów. A tu jest tak dużo kempingów i one już są otwarte. Tam widziałem, było otwarte jak przyjeżdżaliśmy tam. Są hotele, hoteliki, takie niska zabudowa, piękne różne, nie? Ale jednak kamper. Ale jak powiedział kiedyś mi znajomy z Niemiec, Polak, który tam mieszka chyba za 30 lat, i też ma kampera, to mówi, no sama idea kampera to jest właśnie tak, że... To trzeba lubić. Że, no wiadomo, trzeba lubić, ale no, że chodzi o to, że jesteście po prostu wolni, nie płacicie za to, ponieważ śpicie w tym kamperze, tak? I nie powinno się zabraniać. Po to powstał ten samochód. Po to powstał kamper. Zabudowa, tak? Zabudowa taka, że po prostu... O, trochę dam na siebie. Zabudowa taka mobilna, żeby po prostu tam sobie spać, mieszkać i tak dalej, nie? I wspominał czasy, kiedy 20 jeszcze lat temu nie było problemów, że cię gdzieś tam wyrzucano z jakiegoś miejsca, jak sobie stoisz, czy mówi 30 lat temu i tak dalej, jeździli Niemcy, Holendrzy i nikt nikogo jakoś tak specjalnie nie wyrzucał jak dzisiaj, że dzisiaj w wielu miejscach to od razu policję woła, weź, no, czy w Chorwacji, czy gdzieś, tutaj we Włoszech też nie wolno. No. W Grecji też nie było wolno, ale no staliśmy. Tylko w Grecji jest tak, że tak za bardzo tego nie przestrzega nikt. Także, no bo jeżeli stoi ten gościu tym, czy jakaś rodzina kamperem, no to oni pójdą coś kupić, tak, do miejscowej knajpki i tak dalej i dobrze, niech stoją. A że przepis ktoś wymyślił w Atenach, no to pies srał, nie? No ale oni w ogóle mają w Grecji wywalone na wiele przepisów. Wiele przepisów jest pustych, no. Wiemy, bo inne dziecko mieszkało trochę w Grecji, w Atenach. To inne dziecko. No, tam gdzieś ale na studiach. Jeszcze powiedzmy, że idziemy właśnie taką promenadą, która się ciągnie i ciągnie w dwie strony od tego parkingu, gdzie stoimy. Tak, i to jest ważne. Z sobą można tutaj rower, bo są ścieżki podzielone. Akurat tu jest jedna, ale tam dalej są dwa pasy dla rowerów i pieszych. I można sobie rowerami zwiedzić tutaj to, chyba całe to Bibione, bo jesteśmy w Bibione Pineda, a to całe Bibione chyba jest w tych ścieżkach. Tak mi się wydaje, bo idzie jest bardzo długa ta promenada. Tak, po prostu cała ta miejscowość to jest taką właśnie ścieżką, nie? To może zerkniemy trochę a może tutaj. A tam dochodzi się do Cyplu i dalej jest... Dalej jest Punta Sabioni, też, ale to jeszcze jest kawałek stąd. No i można tam... Blue Flag, to znaczy, no tak, że jest plaża. Tak. No i można tam z Punta Sabioni do Wenecji statkiem, bo to najprostszy sposób na Wenecję to jest jechać do Punta... Tak byliśmy kiedyś właśnie z dziećmi. Jechać do Punta Sabioni, to można sobie wpisać jak ktoś... Punta Sabioni, tak to się wpisze. Tam jest parking, no i na tym parkingu, o ile będzie miejsce, trzeba bardzo wcześnie rano jechać. Najlepiej zależy w jakim sezonie, nie? No ale nawet teraz to już chyba tam stoją. I stateczkiem wtedy było za 6 euro, teraz może drożej, nie wiem, pewnie tak. No i od razu wysiadacie ze stateczku na Placu Świętego Marka, pamiętam. Tak, od razu można zwiedzać. I od razu można zwiedzać. Żaden samochód, żaden ten parking piętrowy, tam jest taki parking piętrowy. Też tam byliśmy. Tak, byliśmy tam najpierw samochodem kiedyś. Tak. Ale to jest masakra, bo tam jest daleko z tego parkingu. Na dachu nocowaliśmy. No, na ostatnim tak, już na dachu tego parkingu. To tam jest daleko do Placu Świętego Marka. Także o wiele przyjemniej, lepiej jest stateczkiem z Punta Sabioni. No, też może podlinkuję. Można tutaj jeszcze dodać, jeżeli chodzi o tą plażę i o to morze w tym miejscu, że są przypływy i odpływy. To prawda. Są przypływy i odpływy w zależności od pory, od faz księżyca. Tak jak tutaj jest ta wilgotna taka część, no to tutaj tak, to te kilkanaście metrów nawet. No. Ceny w takiej knajpce tutaj nad morzem, no to macie 16 antipasty po 9, 10, 15, 12. No i takie różne z owocami morza, eskalopki po 13, po 12 z pomidorami. Pizza, najtańsza 5 euro, same pomidory, najdroższa 10, praktycznie czosnek, czyli od 5 do 10, a najdroższa dycha, tak. Więc proszę bardzo, wszystko szczegółowo macie. Jak ktoś woli sandwicze, po 13, klasiko. pikantny 13,50, za tą pikantność chyba te 50. No i różne tutaj prosciutto, taki ser 15. No i burgery, jak lubicie, to macie taki great burger, no to 16. To jest najdroższy. I idziemy dalej. A tutaj jest parking i powiem wam, że też on jest na Park Fortnite i no tak sobie myślałem, jeżeli tam coś tam będzie może płatny już albo coś, no to podjadę tutaj. Tutaj on jest też płatny, ale też w sezonie i teraz widzę, że nikt tutaj opłaty nie bierze żadnej, więc też jest bezpłatny. Można sobie tutaj stanąć, można tu, tylko są zwinięte takie materiały, bo normalnie we Włoszech bardzo często parkingi są przykryte przed dużym słońcem, no bo jak przyjdzie 40 stopni to wiadomo. I rozkładana jest taka siatka, taki materiał, który powoduje, że deszcz jakby on przelatuje, ale jednak daje cień, ale no to jest pozwijane, tylko ja rozumiem, no płacicie wtedy, no to macie cień i tak dalej, nie? No. Ale wiecie co jest też fajne? Ta roślinność. To są świeże liście, no piękne, piękne takie kolory jeszcze właśnie, dopiero co. Ale pinie też są ładne. Tak, i pinie, taki rodzaj sosny rozłożysta w koronie, też jest piękna, bardzo ładna. Także cieszy oko nas, tak myślę, tutaj z Polski czy z Niemiec i tak dalej, bo my wszyscy nie mamy tego typu roślinności, nie? Tylko właśnie taka fajna, taka inna, już taka właśnie morska tutaj na południu, nad Morzem Adriatyckim. Tu są jakieś korty tenisowe, tutaj kolejna knajpka. Ciągnie się ta promenada i ciągnie. Bardzo tutaj jest po prostu ludzi z rowerami. Taki widać, że to nie są z wypożyczalni, tylko takimi swoimi. I oni sobie tutaj jeżdżą, bo ten deptak, tak jak mówiliśmy, no po prostu kilometry. No i plaża, nie? Plaża. Co jakiś czas są takie płatne plaże. No ta akurat nieczynna, ale taka, że... Zresztą właściwie teraz to nie są czynne żadne chyba, nie? Ale takie serwis plażowy, na przykład tam za parę euro, 2 leżaki, nie? Stolik, parasol. O. No tu jest taki dla dzieci, taki ogródek, bardzo ładna roślinność, ale to jest otwarte. Tu na pewno nikt się nie pogniewałby, gdyby ktoś z dzieckiem przyjechał. Tak, można wejść. I tutaj, no tutaj też toalety i tak dalej, tylko jak chodzi o toalety, to ja od razu wam mówię, teraz przed sezonem. To, że piszę tutaj toalety, wszędzie piszę toalety, to jest wszystko nieczynne, pozamykane, nie? Toalety to musicie mieć własną, tak jak my, taką kampingową, turystyczną z wodą i spłukiwaniem, ale my taką mamy, ale praktycznie nie używamy. A teraz, no sekret polega na tym, że jest knajpka, to jak są knajpki, to mają z boku toalety i tuż koło tego parkingu jest knajpka i cały czas, jak ona jest czynna chyba do 20 w tej chwili, to normalna... Do 19 właśnie, do to 19. Jest ewenement, że tutaj do 19 są sklepy. Bo jeszcze mało ludzi. No. Ale nie, sklepy takie spożywcze do 19. Aha, takie normalne, markety, no tak. No tak, no to po prostu tam można korzystać, tam jest papier, tam jest czysto jak w domu praktycznie w tej ubikacji od knajpki, także po prostu bez żadnej żenady tam sobie można wejść, także to jest fajne. Tu Pineda, to jest całe... Tak, a tutaj akurat mapka to wam pokażę, to jest Bibione, a tu jest Bibione Pineda. Tu Lido del Sol jest. Tak, my jesteśmy na parkingu i my jesteśmy dokładnie tu. Na tym parkingu. Tu jest Via dei Lauri. Via dei Lauri. No to jeszcze są 4 w tą stronę. O, tak pokażę. To jest ten parking, na którym jesteśmy. Później był ten drugi, co opowiadałem, że też jest. No i tu jeszcze są 3 jakieś, ale to już nie wiem. I na końcu tutaj znaczek, że jest jakieś pole, jakiś kemping chyba, czyli jeszcze jeden kemping jest, nie? A to był ten, o którym tutaj tak, mówiłem wcześniej. Mhm. Taki z domkami, nie? I to się kończy, no ten cypel. Cypel, o, tutaj widzę, że nawet do Wenecji też jest stateczek, to patrzcie, nawet nie widziałem. Do Wenecji, no to by trzeba było tam dojść do końca i zobaczyć, nie? ale też nie trzeba byłoby jechać do Punta Sabioni. No i tutaj to już jest takie jakieś moczary i tak dalej, nie? Taka zatoka. Może tutaj, tak? Tutaj. A może jest tutaj, tak. Może jest tutaj. A tutaj mała meduza. O, zobaczymy, czy jeszcze będzie żyć. Nie wiem, chyba żyje, jakby się trochę ruszała. No nic, w każdym bądź razie chciałem ją uratować. I widzicie, tutaj doszliśmy już do końca, prawie do końca. Takie rozlewiska, cofnęło się morze po przepływie. Tam jest chyba falochron. I tutaj są różne dziwne rzeczy. Takie na przykład skorupiaki. O. I on żyje. O, w środku jest i się ruszał przed chwilą. No, i one zagrzebują się niektóre w tym mokrym piachu. O, tu następny. I czekają, żeby przetrwać tylko do tego momentu, aż morze znowu wróci. Niektóre z nich jakieś wywalają takie jakby kopce kryta, tylko takie jakby glizdy piaskowe robią, wkręcając się po prostu, a tego wrzucimy do wody, wkręcając się po prostu w piasek. A przed chwilą byli tutaj tacy starsi Włosi, mieli koszyk, taki jak w Polsce na grzyby, tylko mieli czarne małże takie, zbierali. O, tutaj mamy takie coś. No, coś się zagrzebuje w piach, wkręca, no i czeka znowu na cykl swój. Tutaj taki falochron, który okazuje się po prostu z pni drzew, coś jak u nas nad morzem, ale niestety dalej jest zakaz wchodzenia. I doszliśmy już na koniec. On tam sobie idzie, zakręca i tam już jest takie rozlewiska, bagniska, taka zatoczka, tak? Tak jakby zakończenie półwyspu. O, myślę, że to będzie widać na mapie. Jesteśmy tutaj, gdzie ta niebieska kropka. Bibione Pineda pisze. No i stąd przeszliśmy jakieś 3-4 km plażą. I to wszystko na dzisiaj w tym bardzo odludnym miejscu w kwietniu. Jeszcze nie? Jeszcze wracamy do tematu? Coś krzyczy tutaj do mnie Agnieszka. Zobaczcie. O, jakie muszle tutaj są. Faktycznie. Jakie duże. Piękne, duże muszle, bo turyści nie wyzbierali. Tak, no i ten odpływ tutaj był. Tak, po odpływie pokazują się te muszle, ale tutaj są rzeczywiście duże. O, albo tu. No. No to tak. No jak będzie coś ciekawego, to jeszcze oczywiście zrobimy wejście. No i jeszcze jedno wejście, bo Agnieszka zajęła już sobie wyspę tutaj. Zobaczcie, tutaj jest morze, tutaj Agnieszka i wyspa ciągnie się tam i tam jest, tam też jest morze wszędzie, dookoła woda. Także nic, tylko stawiać chorągiewkę, TajoActing, zaklepujemy wyspę. Wyspa jest wyspą okresową do następnego zmycia, ale jest. Ale jak to jest nasza. Tak jest naszą wyspą. Byliśmy pierwsi, którzy zajęli tą wyspę. Zobaczcie, kawałek lądu, nie? Można by miśka postawić, wyjąć stoliczek, krzesełka i siedzieć. I słuchajcie, następna wyspa, także przyjeżdżajcie, ta wyspa jest dla was. Szybko przyjeżdżajcie, bierzcie fotele turystyczne, stolik. Tutaj się zrobi coś na miejscu i zajmujcie tą wyspę. Hej, na razie, cześć.